Cześć, witam Ciebie serdecznie w 14 już odcinku poradników levelowania nowego konta. Ja jestem Yuken, miło mi Ciebie witać, miło mi Ciebie gościć. A w dzisiejszym odcinku powiem Ci, co zrobić, żeby szybko awansować, szybko wbijać level, ale jednocześnie szybko wbijać kasę, żeby to szło w parze między levelem 20 a 30. Jak widzisz, na nowym koncie, które założyłem po to, żeby nagrywać te poradniki, mam 24 level, praktycznie już niewiele brakuje, żebym miał 25 level. Mam prawie 35 tysięcy gotówki. Cały czas tą gotówkę, jak widzisz, oszczędzamy, żeby nie przepieprzać ją na głupoty, żeby ten level i ta kasa bardzo fajnie szła. Jaka moim zdaniem jest dobra metoda? No, wielu z Was pewnie powie, że Emerald. Natomiast ja mam troszkę inne zdanie, co jest też sprawdzone i co Ci po prostu udowodnię. Jest to, moi drodzy, Skalne Jezioro. Koszt podróży 2000, ale zanim tam wejdziemy, chciałbym, żebyś zobaczyła, jak będę to łowić. Mam podpórkę na 3 wędki, pokrowiec na 3 wędki, więc mam w ekwipunku 3 wędki. Pierwsza wędka oczywiście to jest taka do 4 kilo z kołowrotkiem do 4 kilo, żyłka troszkę mocniejsza i przypon też mocniejszy. Na haczykach bezzadziorowych 2.0 będziemy łowili na muchy bądź na świerszcze czy koniki polne. To będziemy sobie zmieniali. To będzie pierwsza moja wędka. Druga wędka to jest wędka gruntowa do 3,5 kg. Taka słabiutka, ona spokojnie daje radę. 3,5 kg. Kołowrotek, żyłka również 3,5 kg. No tu się zastanowię, czy sobie żyłkę, a jeszcze jest dużo wytrzymałości, to po to, żeby Wam nagrać odcinek, myślę, że spokojnie damy radę. Chociaż ta żyłka nie jest jakaś droga, więc myślę, że możemy ją, kochani, wymienić na tą. A tą już sobie zużytą usunąć. Oczywiście w tym mamy ciężarek, moi drodzy, 25 gram. Cięższy do tej wędki nie pasuje. Przypon mamy, musi być troszeczkę mocniejszy, słuchajcie. Przypon musi być przynajmniej taki, jak jest żyłka. No 3,2 nie będziemy zakładali, bo według mnie nam się żyłka tutaj usunie, więc dajemy przypon 5 kilo i dajemy, kochani, bezzadziorowe haczyki 4,0. To jest jedyne, co kupiłem tak naprawdę w grze za te monetki, nie? Które zresztą zbieram. Bezzadziorowe haczyki, więcej expo. Ja będę tutaj łapać na żywce shiner, które no może nie są jakoś super opłacalne, ale to uwierzcie mi, że się zwróci. I trzecia moja wędka to jest wędka spinningowa 4,5 kg, kołowrotek 4,5 kg, żyłka również 4,5, no i 5. Przypon, ja będę łowić, moi drodzy, na tą żółwią blachę, bo w poprzednim odcinku, w 13 odcinku goniliśmy, łapaliśmy Tyranopstronga, zrobiliśmy tą misję z Tyranopstrongiem, została mi ta blacha i ona jest idealna, żeby łapać fajne okazy, o czym oczywiście się zaraz przekonasz. Jeśli chodzi o sklep, ja mam siatkę, moi drodzy, 25 kilo i na razie jej zmieniać nie będę. Uważam, że po to, bo też celem będzie spędzenie 30 dni na łowisku, oczywiście każdego dnia nie będę tej siatki zapełniał, tylko chcę spełnić tą misję. Natomiast 25 kg, myślę, że siatka tutaj spokojnie wystarczy, większej mieć nie musisz, nie musisz kasy tracić na większą. Podpórkę na dwie wędki to jest moim zdaniem konieczność, nie masz potrzeby kupować innej. Ja mam akurat sobie kupiłem, moi drodzy, też pokrowiec na 3 wędki, no i pudełko na, no po prostu po to, żeby przynęty mieścić i też kamizelkę, po to, żeby jak najwięcej tych przynęt móc mieć w ekwipunku. Jeszcze sobie wejdę oczywiście, moi drodzy, do sklepu, nie będę absolutnie niczego w tej chwili kupował poza przynętami, którym chciałbym się przyjrzeć. Zwykłych przynęt nie musisz nic kupować. Wchodzimy robaki, owady, no koniki polne mamy. Jętki na akurat się nie opłaca. Much mamy bardzo dużo, czyli będą Ci potrzebne muchy. Są one tanie, także się opłaca. Świerszcze też przetestujemy. Tutaj kupiłem jętki, ale kupiłem ich mało i od razu Ci mówię, jętki są drogie. A generalnie, no, nie powiedziałbym, żeby oddawały. Jeszcze z tego, co pamiętam, to coś tutaj inne robale oddawały, ale nie będziemy się w nie tutaj wgłębiali. I tak jak mamy. Mamy małe żywce, mam ich mało, bo na małe żywce słabo biorą ryby.
No i mamy, moi drodzy, jeszcze te żywce Shiner, które kupiłem. No nie są one tanie, bo to wychodzi 65 za żywca, ale uwierz mi, że będziemy na to łowić przynajmniej medalowe ryby, które spokojnie Skalne Jezioro, podróżuj, które spokojnie nam oddadzą. Będą dwie metody, oczywiście złote pstrągi, Colorado, naprawdę to jest fajna metoda i zaraz ci udowodnię, że ta metoda właśnie na Skalnym Jeziorze jest, myślę, o wiele przyjemniejsza, szybsza przede wszystkim niż Emerald, na którym łapałbyś sandacze. Zaraz ci to udowodnię, łowiąc kilka ryb. Pierwsza z moich miejscówek to jest oczywiście ta. Tylko co robimy? Przesuwamy sobie, moi drodzy, od razu czas na nockę. No tutaj nie mamy wielkiego pola manewru, no powiedzmy, że sobie na drugą przesuniemy, będziemy mieli dosłownie 3 godziny na połowienie tych ryb. Nie zapełnimy siatki na fulla, to też się nic nie stanie. I pierwsza moja wędka. To jest, jak widzisz, haczyki bezzadziorowe 4-0, żywce Shiner i rzucamy. Tutaj mam takiego markerka, gdzie ten staw wypływa. Tam fajnego unikata właśnie na te żywce Shiner złowiłem. Już ci pokazuję tego markera. Naprawdę bardzo fajnie oddał ten... Bardzo fajnie, kochani, oddał ten... Zobaczcie, unikatowy łosoś Clarka. 1,8 kg na żywce Shiner nocą. Bardzo fajnie oddał. Druga rzecz, to będzie tak sobie testowo, rzucimy wędkę, oczywiście F11, mamy haczyki 2-0, i tak na nie biorą zwykłe małe pstrągi i zasada jest prosta, ładuje na początku wszystko do siatki, tak jak leci. My to sobie ten spławiczek rzucimy tutaj bardzo blisko, tu jest taka też fajna miejscówka. I oczywiście zwykłe małe pstrągi, one może nie oddają, ale ja je wrzucam do siatki, później jak trzeba zrobić miejsce, to po prostu wypuszczam. No i mamy tą żółwią blachę na spinningu. Słuchajcie, my będziemy sobie przeróżnie rzucali, ale między innymi też w tamtą stronę. I uwierzcie mi, że oczywiście czasem jakiś zwykły mały pstrąg też na to weźmie, ale generalnie tą metodą, ja wam też na końcu nagrania pokażę, będę pauzował i wam udowodnię, jak będzie moja siatka, moi drodzy, wyglądała tutaj. I oczywiście rzucając, tam masz taki troszkę spad, więc w pierwszej chwili możesz myśleć, że ryba bierze, a to po prostu wynika z tego, że tam jest taka głębina i troszeczkę żyłka jest, no ciężej pracuje i możesz myśleć, że ryba ci bierze. Także bardzo dużo złowisz w ten sposób medalowych, możesz złowić w ten sposób parę unikatów, przenosząc się na te dwie miejscówki i według mnie naprawdę metoda jest super i w porównaniu na przykład z sandaczem, co ci zaraz udowodnię, możesz sobie to też sprawdzić. Za sandacza nie dostajesz zazwyczaj więcej jak 100 expa, 200 kaski, a tutaj spokojnie jesteś w stanie za medalowego wyciągnąć nawet 300 expa, 200 expa tej kasy, też całkiem fajnie. Zresztą zaraz będę ci pokazywał, co nam się trafi. Jak już nam trafi się unikat, to już w ogóle będzie grubo. Ale to też w drugiej miejscówce, moi drodzy, mamy taką miejscówkę, gdzie ja łowię te na przykład złote pstrągi z Colorado, to jest ta druga miejscówka, którą też wam polecam, ale chcę wam pokazać obie opcje, bo w ostatnich odcinkach po prostu byliśmy tylko w tamtym miejscu i chcę dla odmiany pokazać wam inne. Będziemy takim, widzicie, jakimś tam promieniem rzucali pod te skały, jeśli chodzi o spinning, wędki sobie są wrzucone i na pewno jak na wędce gruntowej zacznie nam coś brać, to na pewno na żywcach Shiner, no musi to być minimum medalowa ryba, medalowy pstrąg, ale też jest zawsze duża szansa, że wskoczy jakiś fajny unikat. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą metodę. Jest ona prosta, jest ona tania. Wchodzisz na to łowisko, nie musisz oczywiście łowić na żywce Shiner, jeżeli no chcesz kasę zaoszczędzić, bo wiadomo, że to w przypadku zarabiania jest mało mniej opłacalne, możesz śmiało łowić na tej drugiej miejscówce na przykład muchy, na obu wędkach możesz mieć muchy, czy na jednej muchę, na drugą na świerszcze. Jeśli chcesz oczywiście więcej małych rybek łapać, szybciej siatkę zapełnić, to te haczyki mogą być po prostu 1-0 bezzadziorowe, też będzie ok. Ja natomiast widzę, że bardziej mi się podoba, kiedy mam po prostu haczyki bezzadziorowe 2-0 i w przypadku żywców Shiner 4-0. I ktoś z was pewnie powie, że no Skalne Jezioro haczyki 4-0 troszkę za duże.
No przekonacie się zaraz, że nie, że fajne medalowe biorą na te haczyki 4-0. Akurat tutaj po starcie gry zawsze tak jest, że chwilę musi przetrybić, żeby coś tam się zaczęło dziać. Na razie jest cisza mimo wykresu brań, no chyba, że nam się coś oczywiście zbugowało, w co wątpię. Nie, nie zbugowało nam się, bo mamy branie, widzicie, kochani, moi drodzy, na... Zobaczcie. Na pewno będzie to jakiś fajny medalowy na tych żywcach Shiner i sami się przekonacie, przeliczycie, ile taki żywiec Shiner 1 kosztuje. Mówiliśmy, że 60 wychodzi za żywca, a przypuszczam, że za taką rybę dostaniemy około tych 500, czyli no przebitka jest i tak spora i no myślę, że opłaca się te żywce Shiner. Jeżeli chcesz szybko też wbijać exp i jednocześnie kasę, to mimo wszystko opłaca się troszkę tych żywców Shiner kupić. Jak widzisz, ja ich wiele nie nakupowałem, bo raptem 60. I wolę kupić te żywce Shiner, niż tracić kasę chodząc po jakichś tam no, kiepskich łowiskach. Ja mówiłem to w poprzednich odcinkach, akurat według mnie Emerald jest przereklamowany, tam jest tak spieprzona ta mapa, ona jest tak smutna, taka barowa, że mi się tam po prostu nie chce wchodzić, tam jest tak ciężka atmosfera na tym Emeraldzie. Spieprzyli całkowicie mapę, jest to tak szara miejscówka, a ja raczej staram się przebywać w miejscach, gdzie no, można się dobrze czuć, no bo gra jednak ma nam sprawiać przyjemność. Także robię to zupełnie inaczej niż większość osób robi, o, żeby nam się nie wypiło, no bo akurat te strągi bywają bardzo nieprzewidywalne, słuchajcie, i się robią luzy na żyłce, że musicie też to kontrolować, bo nie jedna ryba wam się wypnie. Nie wiem, co tu mamy ten akurat tą latarkę włączoną, ona tam no, nie jest nam potrzebna na tak małym łowisku. Dobra, pewno będzie medalowy, znając życie. I zobaczcie, tak, korekcjoner, no i zobaczcie, dwukilowy medalowy, 500 kaski dostaliśmy, 260 doświadczenia, także no myślę, że jak macie te 500 kaski, no to jednak wydanie tych 60 na tego żywca Shiner po prostu się opłacało. Tak jest moje zdanie, ty oczywiście napisz w komentarzu, co myślisz, czy taka metoda ci odpowiada, możesz przetestować, podzielić się, jak się u ciebie to sprawdziło, ale ja proponuję właśnie, będąc już praktycznie na tym levelu, na którym jestem, zobacz, mamy teraz na spinning i za darmochę, bez przynęt, tak? Od blachę dostaliśmy z misji, zresztą można na bezzadziorowe też próbować, które mamy. A nawet bym przetestował, czy będzie więcej expa w przypadku medalowego, jeżeli bym zmienił blachę. Tak z ciekawości. O, patrzcie, już znowu nam coś bierze na... Teraz nie wiem, co zrobić, bo nie wiemy, co tu mamy. Raczej unikat tu nie będzie. Pewnie będzie to medal. Ale może być niestety też zwykły, nie? Bo może zwykłe pstrągi też potrafią walczyć. Nie jest, moi drodzy, tak wiecie. A dobra, mamy, może zdążymy. Spokojnie. Medalowy, dobra, nie ma co się oglądać. O! Dobra, udało się, kochani. Zobaczcie, drugi medal. I wbiliśmy w międzyczasie właśnie 25 level. Tak jak mówię, mógłbym kupować w tej chwili się tą strunę 50, ale jakby ta metoda zupełności, słuchajcie, wystarczy. Jeżeli chcecie po prostu spędzić 30 dni na łowisku, to po prostu wychodzicie wtedy z gry, nie wychodzicie z łowiska i wbijacie sobie tą misję. Ja będę starał się w nocy po prostu poprzesuwać, żeby tą misję zaliczyć. Bo w przypadku nagrywania odcinka, no musiałem zawsze, wiecie, coś tam porobić. No i zobaczcie, mamy kolejny medalowy, 300 akurat kaski, to nie jest jakiś tam majątek, ale no też mało to nie jest, prawda, moi drodzy? Ten mi tu stanął i nic nie widzę teraz. Także mamy w ten sposób, tu musimy przerzucić oczywiście na te muchy, bo nam się troszkę... Dobra, no i rzucamy wędkę, tylko koledze odpiszemy. Błąd popełniłem w pisaniu blachy, ale jak się szybko pisze, to czasem się tak zdarza.
Blacha się przecież przez CH powinno napisać. Jezu, kto razi w oczy, fuj. Tak to jest, widzicie, jak się za dużo czyta ludzi, którzy błędy popełniają, a ja często to widzę na czacie, to później gdzieś samemu się nieświadomie też błąd popełni. Dobra, lecimy. Mniejsza o te błędy. No cóż, nie myli się ten, co nikt nie robi. Już nie czepiajmy się błędu, chociaż dla mnie to jest, wiecie, oczy krwawią, jak się błąd popełnia, aż taki chamski. No, to jest jedna miejscówka. Ja tu chwileczkę połowie pokażę wam, co jest w siatce i za chwileczkę oczywiście, moi drodzy, przeniesiemy się, myślę, około godziny trzeciej czasu gry. Przeniosę się w drugą miejscówkę, którą też wam pokażę, gdzie te unikatowe strągi z Colorado można... można fajnie złowić. Tutaj też na duże minogi kiedyś łowiłem unikaty, no ale na duże minogi to już nie ukrywajmy, moi drodzy, się po prostu to no nie opłaca się. Na duże minogi się nie opłaca, to jest, wiecie, jeżeli chcecie kasę wbijać. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście wejść i pobić rekord łowiska, swój rekord, to możecie spróbować, natomiast nie uważam, że i tak te żywce Shiner to już jest tak granica no takiej, powiedzmy, opłacalności. Ja to robię tylko po to, żeby szybko wbić exp. I no mówię, 60 sobie kupiłem tych żywców, to jeszcze nie jest tam jakiś... O! Jeździ nam spławiczek. Tutaj nic akurat na te muchy wielkiego, o, ale poleciał. Pizdu, wylądował, cały misterny plan też pizdu, co to się dzieje? Było coś Clarka, ale ja oczywiście te młode ryby zwykłe też, słuchajcie... też je zatrzymuję, dlatego, że później można je z siatki wypuścić. One nie są opłacalne, ale po prostu na zasadzie takiej, żeby siatkę zapełnić, to jak najbardziej tak. No i pójdziemy za chwilkę na drugą część łowiska, także tutaj ja myślę, że zrobię małą pauzę, bo nie ma co wam więcej przedłużać. No i za jakiś czas się spotkamy, jak będę mógł wam całą siatkę zapełnioną pokazać. Zobaczymy, czy do godziny 5 nad ranem, do końca jakby tej zmiany nocnej, bo pamiętajcie, że po 5 rano wam się siatka, zaczynacie nowy dzień i wtedy wam się siatka zeruje, więc jeżeli chcecie czas na kolejną nockę przesunąć, no to trzeba przed tą 5 ten czas szybko przesunąć. Wtedy macie za darmo przesuwanie czasu. A to jakieś pizderytko nam się jeszcze trafiło. Ale zaraz pójdę właśnie na tą drugą miejscówkę i tam też wam pokażę, jak to z tamtej perspektywy wygląda, co tam fajnego można złowić. No, no tutaj ten łosoś, ten zwykły łosoś moim zdaniem jest bardzo porównywalny do sandacza. Na emeraldzie nawet bym powiedział, że chyba bardziej opłacalny. A w momencie, kiedy wiecie, kiedy jeszcze mamy dużo medalowych, gdzie sandaczy chyba na emeraldzie medalowych nie ma, tam są niby jakieś chyba unikaty, ale ciężko je też trafić. No nie wiem, no napiszcie swoje zdanie, jak będziecie chcieli, oczywiście możemy na Emerald zawitać, natomiast według mnie jest to chyba najgorsze łowisko w całym Fishing Planet. Jest tak spieprzone, że mi się kompletnie to łowisko nie podoba. No dobra, także ja tu zrobię pauzę, zobaczmy, co wyłowiliśmy. Pewnie zwykły pstrąg, no zwykły łosoś, no ale nieważne, powiedzmy, że i tak 200 to tragedii nie ma, także na tej zasadzie patrzymy. Cyk. I zobaczymy. Może nam jakiś unikat tutaj siądzie też. A też mi siadł na tych żywcach Shiner, także myślę, że będzie git. Także ja sobie robię pauzę, moi drodzy, jak coś to albo wam pokażę całą siatę, co w tej siatce mamy za tą metodą. I dogram po prostu później na następnej nocce może tamtą miejscówkę dla porównania i sobie zobaczymy. O, możemy tak zrobić. Ile w tę nockę mi się uda do siatki dobić oczywiście fajnych okazów, ile z tego będzie kasy, a ile na tej drugiej miejscówce, gdzie są te złote pstrągi, bo tam jest więcej tych złotych i na pewno się bardziej opłaca, to bez dwóch zdań. O, kolejny medal i tu nam też coś bierze chyba zwykłego, ale... A te muchy nam niestety na spławik zwykłe biorą, ale to jest na zasadzie, wiecie. Widzicie, mamy 2-0 haczyki, a młode pstrągi też biorą. Aż z ciekawości, powiem wam szczerze, spróbowałbym założyć tu teraz haczyki 4-0 na ten spławik. Aż się zastanawiam, co by się stało. Ale dobra, to my się widzimy za chwilę z podsumowaniem siatki i później wam pokażę drugą miejscówkę.
Także polecam, myślę, że ta metoda Wam się powinna, jak widzicie, sprawdzić. I bardzo szybko wleciał 25 poziom i spokojnie do 30 tutaj przesiedzę, a później celem na pewno będą szczupaki w Saint Crocs. No dobra, moi drodzy, no i przeszedłem na drugą miejscówkę, żeby też Wam pokazać alternatywę. Tutaj zrobimy dwa testy, to znaczy jeden zrobimy również z żywcami Shiner, drugi będzie oczywiście bez tych żywców Shiner, żebyście mogli później, nie każdy z Was chce może łowić, więc najpierw zobaczymy, czy nam będzie coś tu fajnego. O, tam sobie będziemy żywce Shiner rzucali, to jest ta druga miejscówka. Zmiana jedynie zaszła taka, że moi drodzy, założyłem haczyki 4.0 bezzadziorowe na spławik. Chciałem sprawdzić, czy też to zmieni coś, bo jednak na tych 2.0 brało dużo tych, powiedzmy, zwykłych strągów, które nie do końca mnie interesują. Jak widzicie, siatki niewiele dopełniłem. No i robię test, jak to się ma teraz do blachy tej nocnej 2.0, blacha wąska 2.0. Po prostu z ciekawości chciałem sprawdzić, czy będą na to brania jakieś fajne, czy faktycznie na tą żółwią blachę są brania medalowe, bo to mam sprawdzone, że na żółwią blachę fajnie medalowe są brania, ale czy na tą, to zobaczymy. Coś tu mamy, ale raczej nic to fajnego nam się nie wyciągnęło. W ogóle nie wiem, czemu kołowrotek miałem skręcony. O, coś Clarka. No to nie warto, nie warto na żywce Shiner łowić, ale za chwilkę zmienimy. No bo test polega na tym, żeby jednak parę razy gdzieś tam, kochani, spróbować. Jeden raz nie jest żadnym wyznacznikiem, także ja to robię też dla Was, żeby ewentualnie Wy, oglądając to, aby uchronić Was przed jakimiś błędami, abyście mogli sami zadecydować, czy chcecie te żywce Shiner próbować, czy nie. Tak samo widzicie, testujemy blachę. O, coś nam tam pykło, ale nie wiem, co to się stało. Co to, ryba wzięła? Serio? W krzakach? To jakiś bug się zrobił gry niezły. Jeszcze medal mi wyskoczył, ale numer, nie? Widzieliście, jak mi medal wyskoczył? Tu są jakieś bugi w tym miejscu, to od razu Wam mówię. Ta gra się strasznie buguje. Sobie rzucimy gdzieś na przykład tam dla testu. O, spławik mi chyba lata. Czy to u kolegi? Nie, to u kolegi, dobra. Czyli tutaj też medale fajne biorą na tą blachę, niekoniecznie tylko na tą żółwią blachę, na tą też. Zobaczymy, moi drodzy. No wiecie, kwestia, ja zawsze uważam, że wszystko jest kwestią testów. A, tam był ten spad, widzicie, sam się nabrałem, bo tam jest taka głębina i myślałem, że ryba może zaczyna chwytać. Słuchajcie, wszystko jest kwestią testów. Moim skromnym zdaniem w tej miejscówce łowienie na żywce Shiner nie oddaje, lepiej jest łowić na koniki polne i na muchy. To jest ta wersja tańsza, którą zaraz Wam zresztą pokażę, ale myślę, że to zrobimy już, moi drodzy, na haczykach 2.0 czy 1.0, bo śmiało na 1.0 przecież złapałem tego unikata. Tym bardziej, że much mamy bardzo dużo. No widzicie, młody łosoś Clarka, mimo że haczyki mamy, blachę mamy 2.0, a blachę mamy 2.0, a mimo wszystko te młode łososie nam się chwytają. No, natomiast no, idzie szybko ten eksp. Jak już medalowe, macie taką pasę, że Wam chwytają się medalowe, właśnie tak jak na tej pierwszej miejscówce miałem. Idzie medal za medalem praktycznie. No i znowu jakiś bug się zrobił, nie? No patrzcie, to jest naprawdę. Patrzcie, co to się dzieje. Nie lubię tej miejscówki z tego względu, nie? No bo to jest takie trochę, widzicie, na razie, tak jak mówię, wszystko zatrzymujemy, wszystko wrzucamy do siaty, nic tam, wiecie, nie gardzimy żadną rybą, bo miejsca w siatce jest bardzo, bardzo dużo, także przyjdzie moment, w którym po prostu będziemy ewentualnie wypuszczali. Taką metodę też Wam polecam. Moim celem będzie spędzenie tutaj 30 dni na łowisku, żeby tą misję zaliczyć. Nie zwracam uwagi jakoś już teraz, żeby tą siatę super zapełnić. Ale Wy możecie. Wiecie, już trochę czasu tu spędziłem tak naprawdę od 12 levelu, więc... Więc śmiało... Śmiało to trochę czasu zajmuje. Chociaż tak naprawdę, jakbym miał nagrać odcinek od 10 do 20 levelu, no to tutaj też idealnie
Skalne Jezioro pasuje, czyli to tak jest taka uniwersalna miejscówka, chociaż ja akurat na Skalne chyba na 12 czy na 13 wszedłem, jak no, medal nam wyskoczył. No i widzicie, na takim medalu jest sens, chociaż przez to, że pewnie nie mamy blachy bezzadziorowej, tak pewnie byśmy mieli o wiele więcej doświadczenia, gdybyśmy mieli blachę bez zadziorów. Ja nie kupowałem za monetki akurat tej blachy, dlatego tego doświadczenia mamy tylko 300, ale i tak w porównaniu z sandaczem na Emeraldzie, no według mnie różnica, słuchajcie, jest no spora, nie? Bo na Emeraldzie raczej aż tyle doświadczenia byście za rybę nie dostali, także wolę osobiście dlatego te łososie niż generalnie sandacze. No, bardziej mi się tutaj podoba. Łososie, pstrągi zdecydowanie bardziej oddają. Jeszcze jak są te złote pstrągi Colorado, na które też polujemy nam na muchy. Właśnie muszę zmienić, słuchajcie, te żywce Shiner na... Muszę, moi drodzy, zmienić te żywce Shiner na... No właśnie coś innego. Coś nam tutaj zaraz wyskoczy, ale nie będzie pewnie kolejny medal. Nawet nie, zwykły łosoś. No ale taki zwykły łosoś i tak jak widzicie, tragedii nie ma. No może doświadczenia jest troszkę mało. To jest tak porównywalny zwykły łosoś do tych sandaczy. Tak mi się wydaje, że te sandacze dają podobnie expa jak zwykłe łososie, więc tutaj akurat to jest ta sama półka, ta sama liga. Ale na sandacze oczywiście i tak pójdziemy. To nie jest, że nie pójdziemy. Z ciekawości chociażby po to, żeby eksplorację zrobić też na Emeraldzie, żeby, wiecie, coś tam się podziało. No i co? No i moi drodzy, mamy jeszcze godzinę czasu gry do końca dniówki. Ta doba akurat, zobaczycie w poprzednich odcinkach, jak to ładnie szybko szło, ta doba akurat trochę gorzej oddaje, ale myślę, że dlatego, że tutaj, znowu się bug zrobił, tutaj na pewno na haczykach 4-0 to przesadziłem, więc słuchajcie, na spławiku zmienimy haczyki, o, zaciąłem za wcześnie, no trudno. Myślę, że tutaj te haczyki spokojnie, moi drodzy, powinny być bezzadziorowe. Może nawet 1-0 będzie ok. Tak łowiłem i było git muchy. A na drugich zamiast żywcy Shiner założymy jakieś koniki polne i też może 1-0. To są tanie przynęty i to się akurat opłaca. A te żywce Shiner myślę, że nie, po prostu, że nie. Cyk. Cyk. Bezzadziorowe haczyki, 1-0. I na przykład, no ikrę, tu mamy jeszcze ikrę, mogę potestować, bo jeszcze ikry nie testowałem naturalnej. Ona jest droga, się nie opłaca. Ale łowiłem generalnie na koniki polne i myślę, że teraz też tak połowimy. Chociaż nie, czekajcie, ikry mamy tyle samo, a chciałbym sprawdzić, jak ikra oddaje. No, widzicie, już jasno robi za oknem. Znaczy za oknem. Tak, za oknem, to mi się akurat udało, tak, tak. Chociaż nieraz, moi drodzy, jak kończę live'y weekendowe z plaży, które są często do rana, no to nieraz, moi drodzy, jest tak, że za oknem już jest jasno, jak jest czwarta albo piąta nad ranem, to już jest jasno, już ptaszki ćwierkają. Dałem z powrotem żółwią blachę 1-0 i zobaczymy, co się tu będzie teraz, drodzy, działo. Widzicie, już się coś zaczyna dziać, jakby od razu jak zmieniłem. No po prostu tamta metoda to była fajna, ale jednak te haczyki. A na ikrę nam coś tu wzięło nawet fajniejszego. Nie, jakaś pizderytka. Łosoś Clarka na ikrę, 208. Tylko ta ikra jest droga, nie? Też musicie to brać pod uwagę, że ta ikra po prostu jest droga i to się w moim odczuciu słabo opłaca, no bo ikra chyba 500 kosztuje. Ja tak z ciekawości ją po prostu wziąłem. To moja wędka. Kurde, no bo jak mi gościu stoi, sorry kolego, to nic do ciebie nie mam, ale jak mi gościu stoi i ma wędki porozkładane, to ja potem nie wiem, czy to jego, czy moja. Młody pstrąg tęczowy. No średnio to się opłaca, no ale... O, na ikrę coś tam się dzieje, moi drodzy. Na ikrę od razu jest odzew. Może dlatego, że małe haczyki dałem, ale... No zawsze 2-0 możemy założyć i zobaczyć, bo jak mają mi, wiecie... I to jest właśnie ta różnica, którą wam pokazywałem poprzednio, nie?
Zobaczcie, młode łososie zaczęły brać. Jak mi mają te młode łososie brać, to ja to pierdzielę, wolę sobie założyć, wiecie, tym bardziej, że ikra nie jest tania. Ja wolę sobie założyć, słuchajcie, te bezzadzierowe haczyki, chociaż 2-0. I mieć, wiecie, jak już to, już niech weźmie coś konkretniejszego, nie? Bo mi się to osobiście, słuchajcie, nie podoba, że mi biorą te młode łososie, więc wolę mieć większą ciszę, pobawić się spinningiem teraz, na tym etapie. Wiecie, mam sobie ciszę, bawię się spinningiem, a jak już coś bierze, to już jakiś medal. I wtedy, wiecie, wtedy ruszanie tą wędką ma sens, tak? Według mnie to jest bez sensu. No ja nic, ja będę przesuwał na kolejną dobę, zrobię kolejne testy i dam wam sprawozdanie na koniec, takie podsumowujące. Na pewno teraz mogę wam powiedzieć, że w tej miejscówce fajnie złowić na muchy. W tej miejscówce, na tym markerze złowiłem fajnego złotego pstrąga. Te złote pstrągi ogólnie fajnie oddają. A i za wcześnie zaciąłem. Bywa i tak, jak się gada do was. Także polecam te złote pstrągi. One fajnie oddają i na nich się lepiej skupić. Można też popatrzeć, na co te złote pstrągi biorą i pod nie dostosować tutaj, wiecie, pod nie dostosować... Zresztą możemy to sobie, słuchajcie, sprawdzić, ja wam też pokażę, kochani moi drodzy. Gatunki ryb. Interesuje nas to. Złoty pstrąg Colorado, czyli muchy, koniki polne, świerszcze. Na to spokojnie. Łowiłem na sakiewki ikry i ważek jeszcze chyba nie miałem. Więc generalnie na muchy, na koniki polne i świerszcze, tak widzicie, łowimy, także jest git. O, znowu spławiczek, czyżby, ale by może fajnie było, jakby nam unikat teraz wpadł. Właśnie tutaj takiego unikata na muchy złowiłem. A właśnie na haczykach 1-0, jak dobrze pamiętam. Ale to za łatwo coś idzie. Jednak, patrzcie moi drodzy, choć nie jest ten pstrąg, złoty pstrąg Colorado, on nie jest, jak widzicie, duży, tak? Ja nawet sobie, słuchajcie, zrobię, bo to teraz tak ładnie, o, ale się ładnie mieni, będzie do screena, słuchajcie, tylko musiałem tak, żeby gościa nie było widać, o, może tak. A da się ruszyć? A da się ruszyć, dobra. O, zobaczcie, jakie będzie ładne na miniaturkę. Zatrzymaj, dobra, my dalej łowimy. Także jak widzicie, na muchy bez problemu, złote pstrągi. O, coś mi tutaj na ikrę średnio. Także złote pstrągi. Akurat młody łosoś wleciał. Na pstrągi, moi drodzy, jak najbardziej polecam. Te złote pstrągi Colorado. Super sprawa. Na muchę. No, ja będę czas i tak przewijał. Jeszcze troszkę sobie posiedzę. A myślę, że generalnie, słuchajcie, kochani, dobra. Jeszcze jedną rybę wam złowię i pokażę wam siatkę. I tak już jej wiele nie dopełnię, nie będzie ona cała. Więc po prostu zrobię to z wami i pokażę wam, jak przy złowieniu kilku medalowych plus te unikat, jak mniej więcej wygląda taka siatka 25 kg. Mówię, nie, większa według mnie jest bez sensu. O, ostatnią rybkę wam złowię i wam zrobię podsumowanie, moi drodzy. Akurat jakieś tam pizderytko. Młody pstrąg tęczowy. Dobra, wyciągamy wędki. I robię wam podsumowanie, żebyście na własne oczy zobaczyli, co w tej siatce miałem, ile za co dostałem. Chciałem, żebyście to mogli sobie porównać i możecie, moi drodzy, zrobić sobie screena i możecie sobie to przetest sprawdzić na przykład na Emeraldzie i zobaczyć, jak... Zresztą ja nawet taki test też mogę zrobić, ile za taką siatkę na Emeraldzie. Ale zobaczcie, moi drodzy, ekwipunek, siatka. Tak wygląda moja siatka. No i oczywiście te młode byłyby do wypuszczenia, bo one kompletnie nie oddają ani kasy, ani expa. To szkoda w ogóle w siatce trzymać. No ale łososie Clarka to tak są porównywalne spokojnie moim zdaniem do tych sandaczy. A w momencie, zobaczcie, kiedy zaczyna nam się unikat, no to czy medalowe nawet też ładnie dają. 300 gotówki, 150 expa, to jest o wiele więcej, słuchajcie, niż o wiele więcej niż na tych sandaczach. Także według mnie opcja z sandaczami jest przereklamowana. Przewin czas. Ja tutaj też właśnie w taką pogodę, a właśnie, dostałem 5000 gotówki, bo mam premkę, no i 2300 expa, czyli według mnie całkiem fajnie. I właśnie, moi drodzy, to co chciałem wam powiedzieć, to w tą pogodę, tą nockę, którą mamy teraz, tutaj bardzo ładnie to oddaję, tu macie praktycznie rybę za rybą, także zobaczcie tutaj sobie muchy. Przypuszczam, zaraz będę miał już 26 level i będziemy się widzieli jeszcze z jakimś poradnikiem po drodze.
ale na pewno będziemy się już na 100% widzieli. W następnym odcinku już na Saint Crocs, na Szczupakach. Tam wtedy jakieś zakupy drobne zrobimy, coś wędki podreperujemy, a może zrobimy tak, że z tym sprzętem, który mamy, który oczywiście do tych szczupaków tam się nie nadaje, pójdziemy na wyzwanie i zobaczymy, czy uda nam się takim sprzętem te szczupaki wyciągać. Jak będzie problem, to wtedy zrobimy zakupy. Także to tyle z mojej strony. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.